Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Planowanie imprez i usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Proces planowania stanowi element umożliwiający wszystkim chętnym atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego. Poznanie zasad programowania wpływa na zwiększenie skuteczności zaspokojenia potrzeb i oczekiwań turystów. Programowanie to szczegółowe przygotowanie i określenie możliwych działań turystów poprzez zaplanowanie i wybór najlepszej w danym momencie formy w celu poprawnie zrealizowanej imprezy turystycznej. Podczas procesu planowania imprez turystycznych należy pamiętać, iż biura podróży często mają podpisane umowy czarterowe bądź allotment z obiektami noclegowymi i przewoźnikami. Rodzaje umów. Umowa czarterowa. To umowa, na mocy której kontrahent oddaje do dyspozycji biura podróży określoną ilość miejsc w określonym czasie i po określonej cenie, bez możliwości zwrotu. Umowa allotment to umowa, na mocy której kontrahent oddaje do dyspozycji biura podróży określoną ilość miejsc w określonym czasie i po określonej cenie, z możliwością ich całkowitego bądź częściowego zwrotu w terminie wyznaczonym w umowie. Turystyka motywacyjna, określana jako incentive travel, to głównie forma wyjazdu organizowana przez pracodawcę dla pracowników w ramach nagrody, integracji bądź motywacji do efektywniejszych wyników w pracy. Imprezy motywacyjne są wyjazdami organizowanymi na indywidualne zamówienie pracodawcy. Czas trwania takich wyjazdów oscyluje w granicach od 3 do 5 dni na terenie kraju oraz w granicach od 5 do 10 dni za granicą. Najczęściej są to imprezy organizowane w miejscowościach bądź regionach o ciekawych atrakcjach turystycznych i z bogatym wachlarzem walorów przyrodniczych. Do najważniejszych zasad programowania imprez turystyki motywacyjnej należą ustalenie terminu wyjazdu, stworzenie wstępnego programu ramowego imprezy motywacyjnej, ustalenie obiektu zakwaterowania, sprawdzenie jego dostępności, a następnie dokonanie rezerwacji. Poświęcenie pierwszego dnia imprezy na załatwienie spraw organizacyjnych, zapoznanie gości z obiektem, zorganizowanie posiłku powitalnego, ustalenie długości trasy i przybliżonego czasu dotarcia do obiektu noclegowego, ustalenie rodzaju oraz ilości posiłków, sprawdzenie dostępności bazy gastronomicznej, a następnie dokonanie rezerwacji. A oto kolejne zasady programowania imprez turystyki motywacyjnej. Właściwie zaplanowany program imprezy turystycznej uwzględnia zagospodarowanie czasu uczestników imprezy motywacyjnej od porannej toalety dnia drugiego. Planowane formy rekreacyjne najlepiej umieścić w godzinach przedpołudniowych i powinny obejmować maksymalnie 5 godzin. W godzinach popołudniowych należy zagospodarować czas uczestnikom planując zwiedzanie. W godzinach wieczornych należy zagospodarować czas uczestników w formie integrującej grupę. Na przykład wspólna zabawa taneczna, ognisko, gry i zabawy integracyjne. Ostatni dzień pobytu uczestników należy przeznaczyć na powrót do domu. Stworzenie programu ramowego i szczegółowego imprezy turystyki motywacyjnej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.